energię i jak przedłużyć sobie życie. Jesteśmy autorami trzech książek: Surowe zdrowie na surowo i Wierszykowo na surowo, która mam nadzieję, że trafi w tym momencie do twoich milusińskich po to, żeby ich nauczyć tego, jak jeść warzywa i owoce, dlaczego warto, dlaczego się warto zaangażować swój czas i smaki, zbudować swoje kubki smakowe, chociażby po to, żeby nie mieć kłopotów z polipami. Dzisiaj na temat polipów. Polipy, co powoduje polipy, czym są, jak je zlikwidować. Czyli temat, o który prosicie. Wiele osób o to pytało, dlatego już odpowiadam na ten temat. Robiliśmy co prawda polipy, filmy odnośnie polipów, jeśli chodzi o nasze, o kobiece tak naprawdę narządy, generalnie narządy rodne. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć o polipach ogólnie. Ogólnie i jakie są ogólne sposoby, aby się ich pozbywać. Także zostań ze mną do końca. Jeśli mnie widzisz, jeśli mnie słyszysz, puść palucha, puść serducho, napisz coś w komentarzu. Zawsze ten film dotrze do większej ilości osób. I mam nadzieję, że się nim podzielisz. Podziel się po prostu z innymi. Wiele osób ma z tym niestety problemy. Co to są zatem polipy? To są małe guzy. Można by było je nazwać guzami przednowotworowymi. Ale aby Cię nie straszyć i żeby ten film dla Ciebie był takim rozluźnieniem i zrozumieniem tak naprawdę, co możesz zrobić, chcę Ci powiedzieć, że 90% polipów jest po prostu niegroźne. Podaje się, że nawet do 10%, maksymalnie do 10% z polipów jest groźne. Mogą się zamienić na nowotwory, które będą gdzieś tam atakować nas bardziej. Dlatego polipy jako takie tak rzadko są przez nas omawiane, i ponieważ chcielibyśmy, żebyś po prostu się tymi rzeczami nie zajmował. No ale jednak 10% może stać się groźne. Omówmy ten temat, zastanówmy się, jak się tego pozbyć i jak w ogóle pozbyć się ich w całości, tak? Przede wszystkim polip wybiera sobie miejsce, rośnie taki grzybek, być może widzieliście zdjęcia, nie zawsze to jest oczywiście grzybek, ale to co jest bardzo ważne, polipy są endogenne. Co to oznacza? Potrzebują zbudować sobie układ krwionośny, który będzie je zasilał. Same z siebie tworzą taki układ krwionośny, zaczynają budować tkankę, oddzielają się jakby od całego układu. Są to nasze komórki, które po prostu zaczęły mutować i one budują sobie swój układ krwionośny. I już od razu mamy odpowiedź na samym początku, skoro budują sobie układ krwionośny, pięknie możemy wykorzystać do tego warzywa kapustne, które mają sulforafan, jak również inne siarczki, które nam są niezbędne do tego, żeby co? Żeby likwidować ten układ krwionośny. Sulforafan zawarty w kiełkach brokuła, czy w ogóle w warzywach kapustnych, likwiduje ten układ krwionośny, który buduje sobie polip. Te polipy nie mają szans, po prostu wyschną i odpadną same. Ale z czego powstają? Przede wszystkim pobudza polipy do rozwoju? Przede wszystkim glukoza i cukier. To jest najważniejszy element. To jest coś, co w największym stopniu wpływa na to, że rozwijają się polipy. Osoby, które mają cukrzycę lub stany cukrzycowe, mają olbrzymie ryzyko powstawania polipów w swoim organizmie. Po prostu te polipy żywią się cukrem. One potrzebują cukier, żeby się rozwijać. Cukier 10 razy więcej niż komórka inna, tak? I one po prostu budują sobie ten układ krwionośny, zasilają się tą glukozą, tym cukrem, który dostarczasz, i dlatego się rozwijają. Powiem więcej, osoby, które mają cukrzycę i nawet zdecydują się na usuwanie tych polipów, ich ryzyko powrotu tego polipa u tych osób jest 2-3 razy większe niż u osób, które nie mają cukrzycy. Czyli nawet w tym samym miejscu, gdzie ten polip został usunięty, te polipy rozwijają się z powrotem, kiedy masz cukrzycę. Drugi element, drugi bardzo ważny element to są estrogeny, czyli estrogen pobudza polipy do rozwoju. I tutaj u kobiet po menopauzie najczęściej te polipy występują. Czyli kobiety po menopauzie, kiedy mają problem z estrogenem, ponieważ nadnercza nie były przygotowane do tego, żeby przejąć instrukcję wytwarzania estrogenu z jajników, w momencie menopauzy zachwiana została gospodarka hormonalna i niestety te polipy się rozwijają. Przede wszystkim niewłaściwy stosunek estrogenu do testosteronu u kobiet, które przeszły właśnie menopauzę. Tam się zachwiewa ten stosunek i to wpływa na to, że rozwijają się polipy. Jak również palacze, i tutaj niekoniecznie oczywiście kobiety palacze, ale palacze ogólnie, również mają bardzo duże ryzyko i pobudzane do rozwoju są polipy u palaczy, dlatego że w papierosach jest zawarta chemia i bardzo dużo estrogen disruptors, czyli takich imitujących estrogeny składników. Mogą to być składniki ochrony roślin, to mogą być ochrony roślin, to mogą być składniki chemiczne, które są wykorzystywane, jak również cała chemia, która jest dodawana dzisiaj do papierosów. Naprawdę palacze czy kobiety po menopauzie bardzo duże ryzyko, ale też niedobór jodu. I ja już przy okazji tego poprzedniego filmu mówiłem o jodzie, jak jod pięknie może likwidować polipy. Dlatego tutaj niedobór jodu w bardzo dużej
ilości społeczeństwa niestety też może powodować to, że powstają polipy. A zatem co zrobić, żeby się przede wszystkim tych polipów pozbyć lub je po prostu zatrzymać, rozwój tych polipów, bo nie wszystkie polipy uschną, odpadną, wypadną. One po prostu mogą zostać w tej formie i zostać z tobą przez całe życie. O to właśnie chodzi, że tak naprawdę tymi polipami, ponieważ tylko 90% jest powiedzmy groźne, tak naprawdę nie do końca powinniśmy się tak mocno zajmować, tak? Te wszystkie operacje, wycinania i tak dalej powodują dużo więcej problemów w naszym organizmie niż sam fakt i same wprowadzenie tych czterech bardzo prostych rzeczy. Cztery proste rzeczy i zapomnienie o polipie. Pierwsza rzecz, dużo więcej kapustnych. Tak jak mówiłem, sulforafan i inne siarczki, które są niezbędne do tego, żeby likwidować wszelkie połączenia krwionośne, które gdzieś tam powstają w nowotworach. Ten sulforafan po prostu penetruje twoje ciało i wyszukuje tych takich zmian nowotworowych i pięknie to likwiduje. Ale w jakiej formie te warzywa kapustne? Przede wszystkim sok. Tutaj będzie najwięcej tego sulforafanu i kiszonki. Niegotowane, bez gotowania. Tutaj zamiana kapustnych na gotowane rzeczy niszczy wartości organiczne, odżywcze tych składników. Dlatego tutaj dużo więcej kapustnych, ale bez gotowania. Drugi element to obniżyć insulinę, zlikwidować insulinooporność. Oczywiście łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Bo kto by się tym przejmował, tak? Skoro jeszcze nic nie boli, skoro coś tam i tak dalej, lepiej pójść sobie wyciąć polipa, niż zlikwidować insulinooporność. Jeśli nie zlikwidujesz insuliny, za dużej ilości insuliny i insulinooporności, to te polipy cały czas będą się rozwijać. Cały czas będą się nowe pojawiać. Insulinooporność powoduje mnóstwo problemów w twoim organizmie, dlatego warto o to zadbać. W jaki sposób? Prowadzić czasową głodówkę i wegańskie keto. Robimy coś takiego na moje 90 dni, możesz dołączyć do naszej grupy i możesz już zacząć likwidować swoje polipy, albo po prostu znajdź pod spodem, wkleję filmiki na temat tego, jak przeprowadzić czasową głodówkę i wegańskie keto. Trzeci, bardzo ważny element, praktycznie pomijany, praktycznie zawsze w przypadku, jeśli chodzi o polipy i w ogóle zmiany w naszym organizmie, to są nadnercza. Nadnercza w przypadku menopauzy, tak jak powiedziałem, nie są w stanie przejąć funkcji wytwarzania estrogenu z jajników. Jajniki się wyłączają pomiędzy 40 a 54 rokiem życia, czy tam powiedzmy nawet do 60 u osób zdrowych. Wyłączają się i nadnercza muszą przejąć funkcję, a niestety wyczerpane przez lata stresem, niedbaniem o nie i tak dalej, nie są w stanie wytwarzać tego estrogenu i powodują problem. Jak o nie zadbać? Przede wszystkim akupresura. Po lewej, po prawej stronie naciskamy akupresura przez 2 minuty codziennie, raz dziennie, może 2 razy dziennie, rano i wieczorem, jak Ci się uda, uspokajanie nadnerczy. Oddechy, ćwiczenia, lekkie, spacer, zioła, również taka lukrecja na przykład bardzo fajnie pomaga. Jest mnóstwo ziół generalnie, które regulują estrogeny i też wkleję pod spodem naturalne składniki, które możesz wykorzystać do tego, żeby uregulować swoją gospodarkę hormonalną. I na czwartym miejscu jod. Potrzebujemy dostarczać sobie jodu. Jod to jest bardzo ważny składnik naszego organizmu. Jest niezbędny do tego, żeby wytwarzać w naszej tarczycy hormon T4, który później zamieniany w wątrobie i w pęcherzyku żółciowym na T3 może produkować energię w naszym organizmie. Bardzo ważny, bardzo mało jest tego w pokarmie, coraz mniej i coraz mniej, dlatego potrzebujemy dostarczać to w jakiejś innej formie. Albo płyn Lugola, który my polecamy, albo jakiś jod organiczny. My w tym momencie testujemy taki jod organiczny. Jak fajnie się nam to sprawdzi, to go Wam polecimy. Testujemy go już od 2 miesięcy, jak również rośliny morskie. Dużo pokarmów z roślinami morskimi, żeby dostarczać sobie jod. Także to są te cztery rzeczy. Zadbaj o te cztery rzeczy po to, żeby zadbać o homeostazę w swoim organizmie i takie coś jak polipy nie będzie miało u Ciebie miejsca. A nawet jak będzie, to w 90% niegroźne, to właśnie Ty będziesz osobą, która będzie miała niegroźne polipy. Nie ma tu się czego bać, trzeba zadbać o siebie. Odebrać sobie prawo do samouzdrawiania i zacząć działać. Działać tu i teraz, dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, ale dzisiaj. Teraz jest czas, żeby uzdrowić Twoje ciało, żeby kiedy skończy się kwarantanna, kiedy skończy się pandemia, żebyś była zdrową osobą, gotową do następnego działania. To tyle na dzisiaj, podziel się z innymi. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymaj się cieplutko. Cześć!